W 2020 roku organizacja HBSC, Health Behavior of School Age Children, taka organizacja, która bada kondycję psychiczną, fizyczną i emocjonalną nastolatków, zbadała nastolatki w 45 krajach. To było ponad 241 tysięcy nastolatków. Co się okazało? Okazało się, że niestety 40% młodzieży doświadcza tak zwanych psychosomatycznych dolegliwości. Czyli co się dzieje? Najpierw emocje są chore, coś się dzieje takiego, że młody człowiek sobie nie radzi z emocjami i dopiero potem to lokuje się w ciele. 40% narzeka na bóle głowy, narzeka na bóle brzucha, narzeka na bezsenność, narzeka na trudności z koncentracją. Dlaczego podaję te badania? Dlatego, że okazuje się, że dziewczyny młode, polskie młode dziewczyny, myślą o sobie niestety bardzo, bardzo niefajnie, że są za grube lub trochę za grube. Jesteśmy według HBSC, jesteśmy na pierwszej pozycji od końca. Czyli przed nami, drodzy Państwo, są kraje, które są zdecydowanie mniej rozwinięte niż my, Polska. Dlaczego jeszcze podaję te badania? Dlatego, że patrząc na młodzież, z którą mamy do czynienia, jakkolwiek ich będziemy nazywać, czy to są płatki śniegu, czy to jest Z-Generation, jest to młodzież bardzo bystra, bardzo tolerancyjna, to jest młodzież bardzo otwarta i taka intelektualnie dobrze rozwinięta, natomiast jeżeli chodzi o emocje, dość krucha. Więc no może taki apel, może taka refleksja dla Państwa, żeby się zastanowić nad tym, jak ich wspierać emocjonalnie. Co zrobić, żeby pokazywać im, że to, że nazywanie emocji, uświadamianie sobie i pewne takie umiejscawianie emocji w kontekście jest podstawowe, jeżeli chodzi o nasze zdrowie psychiczne. To jest zasadnicze nasze zadanie.